Jest przepięknie, bo widoki są przepiękne. Jest przepięknie, bo mam przepiękną, szeroką ścieżkę rowerową, jak cały pas, tylko dla mnie. Tak się składa, że nikt by nie wybrał więcej na rower. Jest przepięknie, bo już tak zmokłem, że jest mi wszystko jedno. Cześć, dzień dobry. Dzień jest bardzo ładnie, niestety deszczowo. Właśnie się obudziłem, 5 rano i ruszam dalej. Niestety dzisiejszy dzień będzie pod znakiem mknięcia, ale nie jest dużo do zrobienia. 60 km do przejechania i zatrzymam się już na jakimś polu namiotowym. Dzisiaj spałem w trochę takim miejscu improwizowanym. Nie było tragicznie, zatrzymałem się, rozłożyłem sobie namiot pod daszkiem i w sumie to był dobry pomysł, bo jak widzicie, rozpadało się. Tak, mam troszeczkę, chociaż troszeczkę właśnie zasłonki przed tym deszczem, chociaż ten deszcz niestety pada w każdą stronę, to jest trochę słabszą sprawą. Słuchajcie, pomyślałem, że zrobię małe podsumowanie w moim improwizowanym studiu nagraniowym. Padający deszcz jest dobrą motywacją do tego, żeby nie wyruszać jeszcze już teraz, no bo wygląda to mokro. Więc pomyślałem, że jeszcze chwilkę ponagrywam, a update'ik powinien zrobić. A więc tak, może tak, jakie są moje wrażenia po tych pierwszych dniach w Japonii? Naprawdę powiem wam, że to jest czas bardzo wielu wrażeń. W zasadzie nieustannie coś się dzieje, nieustannie odkrywam. Szczególnie wczorajszy dzień był w końcu takim dniem, którego szukałem tutaj, czyli czas na rowerze, to po pierwsze, ale na rowerze wśród pięknych krajobrazów. Naprawdę przepiękne góry, które przełamują się albo widokiem na pola ryżowe, takie wiecie, bardzo żywe, zielone, albo przełamują się widokiem na piękne, skaliste wybrzeże. No przepiękne. Jedynym minusem gór jest to, że trzeba się troszeczkę jednak na nich powspinać na rowerze. Z drugiej strony nie było to takie straszne, jak zakładałem. Szczerze mówiąc, bardzo obawiałem się podjazdów, ponieważ no, dużo ze sobą wiozę sprzętu fotograficznego. No a mimo to nie było tak tragicznie, jak zakładałem. Podjeżdżało się przyjemnie. W paru momentach było już tak, że faktycznie ciężko, ale w sumie nie prowadziłem roweru, cały czas sobie śmigałem i nawet na niektórych pojazdach wręcz czułem, że jest tak przyjemnie ciężko. To, co się bardzo mocno na chwilę obecną rzuca w oczy, to taka ogromna uprzejmość Japończyków. Naprawdę to jest wyższy poziom uprzejmości. Wydaje mi się, że miejscami to jest taka uprzejmość, to nawet nie jest uprzejmość, jest bardziej taka chęć służenia drugiej osobie. I w takim bardzo pozytywnym, dobrym wymiarze. Bardzo, bardzo to robi dla mnie dobre wrażenie. Japończycy są też bardzo mili, otwarci na mnie. Cały czas coś chcą mi dawać. Wczoraj już po tym moim obiedzie na stołówce jakaś pani chciała mi dać książeczkę o tutejszym regionie. Jeśli chodzi o mój dzisiejszy nocleg, no to odbywał się w takim miejscu. Jest bardzo ładne, otoczone lasem z każdej strony, wybrzeżem. Nie, w ogóle cały ten rejon jest bardzo mocno wyludniony. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że to jest region, który nawiedziło tsunami i po prostu on się odbudowuje. Tutaj widać, że trwa praca nad budowaniem takich ogromnych murów, ogromnych zabezpieczeń przed przyszłymi falami tsunami.
Ale właśnie z tego tu wynika, że wszystkie te uliczki, o których wspomniałem, te górskie piękne uliczki, są zupełnie opustoszałe. Więc w zasadzie, tak jak wczoraj jechałem sobie na tą trasę górską, to może wyprzedziły mnie trzy samochody. Jest bardzo mały ruch. Co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo naprawdę nie miałbym ochoty wspinać się i do tego jeszcze myśleć o tym, że z jednej strony duży wysiłek, a z drugiej muszę uważać na samochody, które nadjeżdżają z drugiej strony. Jeszcze taka myśl o noclegu. Dzisiaj nocleg w takich warunkach polowych, nie najgorszych, kusiło mnie też bardzo, żeby zatrzymać się tak zupełnie na dziko, ale uznałem, że to nie będzie dobry pomysł. To znaczy, nie mam doświadczenia w takim kempingu. Pewnie bałbym się przez całą noc zasnąć jakichś niedźwiedzi i innych zwierząt, i te niedźwiedzie to niestety to nie jest tylko, tak mówię, tylko faktycznie w Japonii niedźwiedzi jest. Może nie tutaj, tutaj też chyba są, natomiast są szczególnie na północy, szczególnie na Hokkaido jest ich bardzo dużo, więc, ale zważywszy właśnie na to, że tak jest tak opustoszały region, no trochę bym się tego obawiał i w sumie jestem z tej decyzji zadowolony, bo rozpadało się, więc w tym miejscu, które było przepiękne, tam był widok na przepiękną zatokę. Myślę, że byłbym teraz przemoczony, to tak mogę mieć odrobinkę taki spokojny poranek. Jeśli chodzi o to miejsce, to też jest bardzo spokojne. Co tak 5 minut przejeżdża, ten to może jakiś samochód, w nocy tu było zupełnie spokojnie. Raz tu ktoś podjechał, ale wydaje mi się, że to był ktoś miejscowy, zobaczył światło i po prostu przejechał obczaić, kto to się tutaj znalazł i co tutaj robi. Natomiast nic poza tym się tutaj nie pojawiło. Jeśli chodzi o moją trasę, to wyruszyłem wczoraj tutaj. Przejechaliśmy, chyba jesteśmy gdzieś tutaj. Tak, na pewno jesteśmy tutaj. Ominąłem ten region. Tutaj Hireki powiedział, żebym go ominął. Nawet mi zakleił specjalnie karteczką. I powiedział, że tutaj jest bardzo dużo szalonych jeleni. Jeleni, które atakują. I w ogóle powiem wam, i faktycznie chyba miał rację. To znaczy, na pewno miał rację. Więc trzymał się od tego regionu z daleka. Przejeżdżałem tylko tędy. I powiem, że wczoraj szalony jeleń przebiegł mi przez drogę. W ogóle to jest takie abstrakcyjne. Tyle tutaj się dzieje takich dziwnych rzeczy, których się nie spodziewam, że już właściwie nawet mi uciekają. Wczoraj jadąc, zjeżdżając z góry, przebiegł mi przez drogę piękny, duży jeleń. Jedno stado jelonków spłoszyłem, a z drugiej strony po prostu jadąc może jakiś kilometr dalej, już zjeżdżając, przez drogę przebiegł mi jeleń. Wiadomo, że to mogło być niebezpieczne, ale widziałem go już od początku, jak jechałem. Miałem spokojną odległość, widziałem, że się po prostu w niego nie wpakuje, więc mogłem sobie zjeżdżać i jednocześnie podziwiać, jak w takim pędzie, jak sobie biegł. Podejrzewam, że dla kierowców to miejsce może być niezbyt ciekawe, bo naprawdę tych zwierząt jest tutaj dużo. W ogóle miałem jechać tędy, czyli pominąć całe to wybrzeże, tak zakładała moja trasa, i wydaje mi się, że ta trasa byłaby taka bardziej wybaczalna, jeśli chodzi o podjazdy. Natomiast Hireki i jego ojciec polecili mi, żebym sobie jechał raczej wybrzeżem, ponieważ będą lepsze widoki, będzie mi się bardziej podobało. I widząc wczorajsze widoki, wczorajsze krajobrazy, jestem im bardzo wdzięczny za tą radę, bo naprawdę jest przepięknie. Pogoda nie rozpieszcza, ale ruszamy. Pada 50 km tylko. Jedyny problem, który mam z dzisiejszym dniem, to na obozowisko campsite, do którego chciałbym się dostać, nie widzę go w Google Maps, więc będę polegać tylko i wyłącznie na tym, że na zaufaniu do psa Hireki. Także zobaczymy. Jakby nie mam tu problemu z tym zaufaniem, ale boję się, że po prostu z jego perspektywy tam może był kiedyś campsite, pole namiotowe, no ale pod tsunami, kurde, kto wie, czy tam nadal coś istnieje, nie? I to jest jedna rzecz, która mnie martwi. Zobaczymy za 50 km i pewnie parę godzin się przekonamy. No to trzymajcie się i mokniemy. Dzień dobry! Kolejny raz.
Jak widzicie, warunki są dość średnie. Pada, 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 pada. Masakra. Pada z każdej strony, to wyznaczenia. Jak widzicie, nie mam ze sobą niczego przeciwdeszczowego, ale celowo zrezygnowałem więcej kupić się kurtkę, ale na koniec dnia i tak cały byłbym mokry, więc jestem lekko ubrany, bez problemu będę mógł się przebrać, na pewno się zmieniał dużo rzeczy w torbie. Ale jest ciężko. No, to znaczy ciężko. Nie chcę też przesadzać wiadomo, no i trzeba jechać po prostu. Jak już człowiek jest w tym siodełku i pedałuje, to nie jest tak strasznie, czy pod górkę, czy w deszczu. Grunt to posuwać się do przodu. Słuchajcie, za moimi plecami Pacyfik! Ha, do tej pory tego wrażenia nie poświęciłem się, żeby pomyśleć tym, że po prostu widzę przed sobą Pacyfik. To też jest super doświadczenie. Wracamy sami do Magellana, gdy widzę ten ocean. Także tak, chwila przerwy. Na szczęście płasko póki to, znaczy jakieś 4-5 km płaskiej drogi. Więc już bałem się, że nie ma w Japonii płaskich dróg. Tylko górka i wzgórz. Słuchajcie, jesteśmy na pewnym, na zasadzie odludziu. Trochę niewiele tutaj jest, nie ma infrastruktury. Serpu nie widziałem na dużo 40 km, więc skończyły mi się zapasy. Od rana piję wodę z deszczówki, bo tylko to mogłem zdobyć. Doskonale smakowała, bo tak po pierwszej górce, po pierwszym podjeździe już naprawdę smak był super. Ale udało mi się zlokalizować nareszcie automat z napojami. Kupiłem sobie już zapasik kolę, kawę i taki napój izotoniczny. No i tyle. Zaraz będziemy uzupełniać manierki i ruszamy dalej. Mały wyścig drogowy. Widok, jak widzicie, piękne, piękne wybrzeże, naprawdę wow. Jedyna szkoda, no to po prostu jest to, że są mega trudne warunki, więc tak naprawdę mało cieszę się tym widokiem, po prostu chcę przepędzić i jak najszybciej dotrzeć do przebycia mojej 50 parę kilometrów dzisiaj. Niestety nie mogę się też doszukać sklepu spożywczego. Morale nie poprawia. Niestety, ale narzekam, jest naprawdę spoko, już połowa trasy się została na dzisiaj, nie jest najgorzej. Słuchajcie, pomyłka, zakładałem, że ten sklep jest zamknięty, ale tutaj dwa pieski, więc może będzie otwarte, ale to nie jest chyba sklep spożywczy. Nie, to nie jest sklep spożywczy, to jest sklep z jakimiś sprzętami, niestety, ale pieski, oki, zasłony. Zostanę wspaniały, zobaczcie. Ojojoj, nie bądź mnie. Także ten, jadę sobie dalej, jakieś 10 km do postoju następnego. Byłoby dobrze coś zjeść, niestety jest jak jest, więc jedziemy dalej. Nie narzekamy. Widoki przepiękne. Ja mówię, bo nie chcę się jechać. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Witam was serdecznie, jak może ile razy już dzisiaj witałem, tego nie zliczę. Warunki, jak widzicie, przepiękne. I nie mówię tego z jakimś sarkazmem, jest przepięknie. Jest przepięknie, bo widoki są przepiękne. Jest przepięknie, bo mam przepiękną, szeroką ścieżkę rowerową, jak cały pas, tylko dla mnie. Tak się składa, że nikt by nie wybrał się dzisiaj na rower. Jest przepięknie, bo już tak zmokłem, że jest mi wszystko jedno i nawet mi się morale poprawiło, czasem spoko. Super miejscowa. Naprawdę, aż chcę się tutaj pobyć przez chwilkę. Piję sobie kawę, doskonałą kawę. W ogóle to, co mi się bardziej podoba w Japonii, to jest bardzo dużo kawy, herbaty, takie w butelkach. Ale to, co jest spoko, to że one nie są słodzone. Jest po prostu czysty napój, staje się parzona przelewowo. Super sprawa na takie szybkie uzupełnienie energii, a przy okazji nie picie chemikaliów. Tyle, jadę, bo już za niedługo jest kolejny, w sensie kolejny. Za niedługo jest jakieś, nie wiem, 5 km mam do restauracji, w której coś będę chciał zjeść i potem zostanie tylko 10 km do przejechania, co po prostu będzie zbawieniem wręcz. I'll keep on holding my head high, even if the sky is falling down.
jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. No i jedziemy. Nie jest najgorzej. Ale chyba się muszę kupić na jedzenie. No, jedziemy za chwilę, ale na jeździe. Dotarliśmy, zobaczcie. Mamy przed sobą restaurację. Coś sobie stąd wybierzemy. Coś ciepłego na pewno i do tego będzie też ładowanie baterii, dosłowne, bo będą telefon i aparat potrzebują trochę do ładowania. No. That's for me. Mm-hmm. I'm sorry, I'm so wet. Słuchajcie, to nie jest bardzo mądre, ale telefon mi się nie chce naładować, ponieważ mam wilgotny port baterii, więc tak, że wysuszymy go. Słuchajcie, przyjechałem już na miejsce, niestety z kempingu ani śladu, więc szukam alternatywy, jeszcze popytam tutaj. Natomiast no, będzie problem z angielskim, myślę. Jednego takiego dziadeczka starałem się zaczepić, ale chyba się mi przestraszył bardziej niż zrozumiał, o co chodzi. No nic, poszukamy w najgorszym wypadku, jeszcze kawałek przejedziemy i albo znajdziemy jakąś piękną, trochę dziką lokalizację, albo przejdziemy jeszcze 10-20 km. Do jakiegoś pola namiotowego. Nie ma co się mazać. Ważne jest to, że nadal pada, ale taki jest deszczyk, taka mrzawka, wiecie, więc nawet droga powoli tnie, więc pozytywnie.